Toronto to najbardziej wielokulturowa metropolia świata. Prawie połowę jej mieszkańców stanowią imigranci. Największe miasto Kanady to de facto obraz polityki kraju, która w przybyszach zza oceanu upatruje nadziei na przyszły wzrost gospodarczy. W samym 2022 roku wydano tu rekordowe 430 tysięcy pozwoleń na pobyt stały. Te liczby mają cały czas rosnąć. Dla nas Toronto to pierwsze odwiedzone miejsce w Ameryce Północnej. Po długim locie kwaterujemy się na przypadkowym osiedlu, gdzie przyjdzie nam spędzić kilka dni. Powiem wprost, doznaliśmy tutaj w Kanadzie szoku kulturowego już od samego lotniska. Wychodzimy z samolotu, dziewczyna nam robi kanapki i słyszę, że gada do drugiej swojej koleżanki w jakimś języku, którego nie rozumiałem, i zapytałem, w jakim języku rozmawiacie między sobą, i ona na to: no z tą koleżanką rozmawiam w hindi, a z tą w punjabi. Potem wychodzimy z lotniska i wszędzie dookoła słyszymy mnóstwo różnych języków. Na osiedlu, na którym się zatrzymaliśmy, są znaki po angielsku i po chińsku. W sklepie słyszeliśmy ludzi mówiących w farsi. Ale warto dodać, że w ogóle Kanada jest dwujęzycznym krajem. Są tutaj dwa języki urzędowe, angielski i francuski. I w sumie widać to tutaj w Toronto na każdym kroku. I nie tylko, bo w samolocie jak lecieliśmy, to były komunikaty w obu językach. Nawet w sklepie widziałam na jakichś różnych opakowaniach zawsze w dwóch językach. Dwóch oficjalnych i do tego mnóstwo nieoficjalnych języków. Ale wzeszło słońce teraz, zaczęło tak razić, że momentalnie z tego zimna porannego zrobiło się, może nie gorąco, ale zdecydowanie cieplej. Here in this neighborhood everyone speaks Mandarin, because I saw some signs in Chinese. There's also people speaking Farsi and different languages. Yeah, so many. You came from China? What, yeah. Like how many years ago? 20 years ago. And also your neighbors, it's the same story? Like, because I heard that in Toronto around 50% of people are immigrants from different countries. Yeah, that's true. And in your neighborhood, they are mostly Chinese, right? No, and so many Korean people. Now South Finch, so many Middle East people live there. Po osiedlu kręcimy się jakąś godzinę. Co ciekawe, nie spotykamy ani jednej osoby, dla której angielski jest językiem ojczystym. Dwie ulice dalej kończą się domy jednorodzinne i zaczynają się wieżowce. Początkowo planujemy zjeść tam śniadanie, jednak wpada nam do głowy alternatywny pomysł. Hello. Can we buy like weed as foreigners here? You guys are fine. What is that? These are drinks. Like cannabis drinks? Yes. Could you recommend something? It really comes down to flavors, because here, all of our drinks, you're not going to get more than 10 milligrams of THC in any of the drinks. I don't know what your tolerance level is like, but if you're regular smokers, you might not get as high as you would smoke. How much is it, by the way? $5 plus taxes, so $5.65. To bierzemy? No, a coś jeszcze kupujemy? That's a cookie inside, or? It's a cookie. So it's an edible. The thing with edibles, you eat it, it could take like an hour and a half until you feel the effects, because it's going through your digestive system. But when it comes to consuming that, we can do it in public places? Yes. Smoking joints as well? You cannot smoke indoors, but you know, if you're walking down the sidewalk in a park, you can smoke legal, it's all fine. Do you have like coffee shops here in Canada where you can smoke inside? Not yet. But you can eventually, because Slowly, the laws are changing, but it's gonna take a little while. Od 2018 w Kanadzie jest legalne zioło. Tak, ale trzeba mieć 19 lat, żeby kupić jakiekolwiek produkty, które zawierają weed. Tak, ta legalizacja w ogóle nie poszła tak do końca, jak planowano, bo z tego, co słyszeliśmy, mnóstwo osób cały czas woli kupować od dealerów i nałożono na to wszystko tyle podatków i tak to skomplikowano legalizację tego, że tych sklepów na początku, gdzie można było to kupić legalnie, było mało, trochę tego brakowało. Sytuacja teraz podobno się poprawia. No, ja myślę też, że dużym plusem jest to, że możesz sobie po prostu z takiego sklepu zamówić przez Uber Eats i ci dowożą po prostu do chaty zamówienie. Tak, a z takich ciekawostek słyszałem w ogóle, a propos tego Uber Eats, że legalizacja jakby tutaj w Kanadzie nie doprowadziła do jakichś takich spodziewanych efektów, czyli na przykład młodzież zaczęła paradoksalnie mniej sięgać po zioło. Co ciekawe, słyszałem, że wzrosła mega liczba online zakupów. Podobno ludzie tutaj mają coś takiego, że często jakby na skuciu kupują różne rzeczy online. Może ten Uber Eats, wiesz, dowożyć sobie z jedzeniem czy coś? Na początku w Toronto mamy sporo szczęścia. Dwa dni przed naszym przylotem, ze względu na zamieć śnieżną, odwołano wiele lotów. Do naszego przyjazdu zdążyło się już rozpogodzić. Wyszło słońce i od razu chciało się rzucić w wir zwiedzania wielokulturowych dzielnic. Jednak jak to w Kanadzie? Pogoda bywa zmienna, o czym przekonujemy się na własnej skórze. Zobaczcie tą ulicę! Wszystko to jest tak spowite tym śniegiem. Teraz rozumiem, dlaczego oni to nazywają snowstorm.
Dosłownie w ciągu kilkunastu minut pogoda się tak zmieniła, zaczęło lać śniegiem. Nawałnica śnieżna. It's like super common in Toronto to have that much snow. Did you say now it's cold or? Well, I can't say it's comfortable, but it's okay. It's doable. It's Canada. It's winter. You think it's going to be worse today? Maybe. I don't know. Maybe. And the flights do get cancelled, right? Today. I don't know about that. Ale Mani, masz całą czapkę po prostu w śniegu. Będzie jeszcze gorzej, bo idziemy teraz do Chinatown. Jakieś 20 minut z buta. A nie ma jakichś busów tu? Pewnie są, ale musimy się przejść, korzystajmy z uroku. Ale zobacz, jak to się robi chlapa, bo zobacz, bo jest mimo wszystko trochę na plusie, więc to wszystko się roztopi. No i dotarliśmy na Chinatown. Tak, jest to w ogóle największy Chinatown w całej Kanadzie. Zobaczmy, tak, jak on wygląda. W tamtą stronę jest napisane Bank of China, jakieś nudle. Na pierwszy rzut oka widzę mega dużo takich właśnie jakichś spa rzeczy, jakieś masaże stóp. Nie Chodź, wiem. Zajrzymy do sklepu może tam obok. Nawet nie wiem za bardzo co skomentować, bo wszystko jest dla mnie tu obce, nic nie wiem w ogóle o co ja chodzi. Ja czuję się jak taki odkrywca, co nie wezmę, to patrzę co to jest, ale co to jest? Nie wiem do czego te rzeczy służą. A to co to jest? To są lody? Nie, czemu no nie stoją w zamrażarce? To są lody. Jakiś pudding jelly. A zobacz, tu są normalnie w liście owinięte produkty. Wiesz co, myślę, że ten sklep nie jest dla nas. Może pójdźmy do miejscówki, gdzie po prostu nam coś poda, ktoś do jedzenia i będzie dużo prościej. A na wyjściu z tego sklepu są zdjęcia jakichś klientów, chyba niechcianych. Kolejna miejscówka. Próbujemy coś kupić, ale nie wiemy za bardzo co. Znaleźliśmy dużo takich ciekawostek, na przykład men and women tea. Jakieś klapki. Naprawdę czuję się dziwnie, bo nie wiem do czego to w ogóle służy. To chyba jest tego taka swego rodzaju apteka na różne rzeczy, bo widzę to po tamtej stronie zioła, po tej stronie jakieś herbaty. Nie wiem, tu w ogóle ciekawe są rzeczy. Myślę, że nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Pierwszy nabytek, pierwsza pamiątka. Excuse me, you guys are speaking Mandarin or? Cantonese. Ah, Cantonese. Do people mostly speak here Cantonese or Mandarin? Both. So the Chinatown is not only like a touristy thing, Chinese people actually live here, right? Many people like work in this area, uh-huh, and they have to live here. Not like many Chinese, they move uptown. Co tu można zjeść? Bo naprawdę jestem głodny. Tylko po obrazkach mniej więcej ogarniemy. O co tutaj chodzi? Przed wyjściem do knajpy jest normalnie ofiara, czyli trochę jedzenia. W zasadzie wygląda tak samo ten ołtarz jak w Mongolii, te, których nagrywaliśmy w odcinkach zeszłej zimy. A tu widzę, że przed knajpami to często właśnie jest wystawione. Wow, mega tu jest. Wow. Ale czujesz, to będzie dobre jedzenie, jak tam się wszystko smaży. Dobra, czyli tak, nasz posiłek, wiedziałem, że lepiej będzie zamówić jedną porcję niż dwie, bo to jest gigantyczne. Do tego dwa piwka, zdrówko. I lecimy zaraz na kolejne jakieś tutaj osiedle różnych mniejszości imigrantów, którzy tworzą to niesamowite miasto, jakim jest Toronto. Tak, ale w sumie takie moje spostrzeżenie stąd, że sporo ludzi tutaj nawet nie mówi albo nie czyta po angielsku, albo ten angielski nie jest dla nich takim podstawowym językiem. Tak jak pytaliśmy to o tą restaurację, to chyba tak na 10 osób myślę, że z połowa nie mówiła. No tak, ale z drugiej strony nie? Pytaliśmy starszych osób, no bo tak. Liczyliśmy, że oni będą bardziej znali te miejscówki tu. Pewnie jakbyśmy pytali młodych, to myślę, że byłoby odwrotnie. Mhm. No cóż, zdrówko. Zdrówko. I tak idziemy dalej, przeszliśmy przez włoską dzielnicę i teraz jesteśmy w dzielnicy portugalskiej, w sumie portugalskiej i brazylijskiej, bo widzę przed sobą flagę brazylijską po tamtej stronie, a tu mamy jeszcze jeden akcent, czyli koguta z tabliczką wskazującą, że jesteśmy właśnie w Little Portugal. Takiej Brazylii się nie spodziewaliśmy. Brazylijska flaga na wejściu znaczy wchodzimy bez zastanowienia. Do you have some pastel de nata, something like that? Yeah, here, the regular and the Nutella, they are both delicious. And you are Portuguese? I am. Like your parents came from Portugal? Yes. Chodź, są też gazety. Siadamy na stoliku, a tutaj prasa portugalska. Niesamowite, wyszliśmy z chińskiej restauracji, przeszliśmy pół godziny z buta, minęliśmy dzielnicę włoską bez zatrzymywania i zatrzymaliśmy się w dzielnicy portugalsko-brazylijskiej. Tak, ale od razu widać na pierwszy rzut oka, jak się wchodzi. Oprócz flagi, to leci tutaj mecz, więc to jest takie super brazylijskie. Chinatown były szkoły tradycyjnej chińskiej medycyny, a tutaj medycyna brazylijska, czyli punkt, gdzie są operacje plastyczne i różne takie estetyczne sprawy. Jak podróżowaliśmy po Brazylii, to dosłownie
absolutnie wszędzie były tego typu kliniki. Mnóstwo osób przyjeżdżało jakby też z zagranicy. Ale zobacz to, ta klinika jest tam na górze, a tu pod spodem jest kościół i greża. I na dole jeszcze Brazylian Jiu-Jitsu, to jest po prostu Brazylia w pigułce. Jedynie to nie jest brazylijskie, ten śnieg absolutnie wszędzie. Do you know like where we can go to experience some Portuguese culture here? You've got so a barber here speaks Portuguese and there's a little bar pub just next door to it. And do you think they also have carnival here or things like they do. Oh wow, that's so cool. I cannot even imagine that in that snow. They do, well not now, but like I mean like in the summer they have their like the Portugal Day. Oh, Nossa Casa Café. That's the pub, they smoke inside. You know, only the locals. How are you? Good, good. We came here, we heard that this is like the place where we can experience Portuguese culture. To an extent, yes. I kolejna dzielnica, trochę poznana w Toronto. Dosłownie jesteśmy w szoku, znowu na ulicach słyszymy. Wcześniej był chiński, teraz język portugalski. I nie tylko w sumie na ulicach, bo też jest relacjonowany mecz i jakieś wywiady po portugalsku. Czyli jest w sumie włączona telewizja portugalska. Są zdjęcia Ronaldo i flaga Portugalii. Więc zdrówko za Portugalię, ale to nie jest ostatnia jeszcze dzielnica, jaką dzisiaj zobaczymy. Jeszcze na koniec dnia trafiliśmy na polską dzielnicę. Za mną jest kościół. Tu w tym kościele podobno są msze po polsku. Jest nawet napisane tutaj informacje właśnie w naszym języku. O, a przed nami Jan Paweł II. Jest Jan Paweł II. Ciekawe, co tutaj Polonia w sumie myśli o obecnych kontrowersjach wokół papieża Polaka. Niestety w polskiej dzielnicy mamy pewne problemy techniczne i nasz mikrofon odmawia posłuszeństwa. Spotykamy się tutaj z Polakami, którzy wyemigrowali z Europy do Ameryki Północnej. Dowiadujemy się od nich, że obecnie dzielnica Ronsi, która kiedyś była w znacznej części zamieszkała przez naszych rodaków, straciła na swoim wyrazistym charakterze. Wielu Polaków przeniosło się głównie do pobliskiej Mississaugi. Mimo tego cały czas można zobaczyć tu polskie akcenty, jak chociażby niektóre sklepy czy restauracje. Szczególnie zainteresowała nas historia Domu Spokojnej Starości, gdzie czasem z uchylonych okien sączą się stare polskie piosenki. To był intensywny dzień, podczas którego zdaliśmy sobie sprawę, jak wiele społeczności żyje w Toronto. Ale to jeszcze nie koniec. Kolejną ciekawą dzielnicę odwiedzimy następnego dnia, przenosząc się z naszego Airbnb na couchsurfing. No i pierwszy raz w metro w Toronto. Mamy do przejechania dwie stacje i dzisiaj przenosimy się na couchsurfing. Jakby ktoś nie wiedział, couchsurfing to jest aplikacja dla podróżników, gdzie można znaleźć sobie, powiedzmy, kimanie. No ale wiadomo, nie chodzi o to, żeby mieć darmowy nocleg, tylko też o to, żeby poznać inne kultury itd. I w ogóle w Toronto jest mega ciężko pod tym względem, żeby znaleźć hostów. Wiele osób pisze na profilach na przykład, że słuchaj, że jeśli jesteś na przykład uchodźcą albo przyjechałeś za pracą, to couchsurfing to nie jest miejsce, żeby stawiać swoje pierwsze kroki i tam podają często informacje, gdzie zgłosić się do jakiejś refugee center, więc to nas naprawdę zszokowało. I też kolejna rzecz, która nas zdziwiła, to to, że wiele osób na profilach widać, że dostaje mnóstwo próśb o nocleg i mają różne jakieś takie tajne hasła, żeby ich przekimać. Na przykład znaleźliśmy takiego ziomka, który zamiast hasła poprosił, że jeśli wysyłasz mu prośbę o to, żeby u niego zostać, to musisz napisać, co sądzisz o sytuacji politycznej w swoim kraju. Swoją drogą, zobaczcie tam, jak długo się ciągnie to metro. No a tu śpinę, tu siedzenie jakiś ziomek pod kocem. W ogóle metro w Toronto ma trochę taką złą sławę. Dużo osób nam mówiło, że można tu spotkać sporo specyficznych ludzi. Chociaż my osobiście czujemy się tutaj bezpiecznie, jakby porównując z naszą wcześniejszą podróżą do Brazylii. Czasami można zauważyć jakby osoby zachowujące się dość dziwnie, jakby miały jakieś może chorobę psychiczną albo coś takiego, ale nie ma tego jakoś mega, mega dużo. Ale taka sytuacja, która nam zapadła w pamięć, jak pierwszy raz weszliśmy tutaj do metra, to widzieliśmy takiego starszego pana, wyglądającego, no naprawdę taki miły starszy pan, tylko że w kajdankach, i stało koło niego dwóch policjantów, skuwało go i on na to im powiedział coś takiego, że I promise I'll see you in hell. Jak się spodziewasz, dawno nie korzystaliśmy z pasażerów? Nie wiem, czego się spodziewać. Właśnie próbowałam sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz byliśmy i to było w Afganistanie. A jakie są wady? Takie, że nie wiesz, na kogo trafisz. Może to w sumie zaleta. To jest i wada, i zaleta jednocześnie. Tak. Może być tak, że ten ziomek, nie, będzie mega spoko i będziemy z nim fajnie spędzać czas, ale może być też tak, że będzie totalnie inny vibe, a będziemy spędzać z nim czas, czyli de facto marnować my swój czas i on swój też. No i teraz autobusy, przesiadka. Nasz gospodarz pochodzi z Filipin. Mieszka w dzielnicy, która poza społecznością z jego kraju jest też po części dzielnicą żydowską. Na każdym kroku można zauważyć tu ludzi ubranych w tradycyjne stroje oraz usłyszeć język hebrajski.
But this neighborhood is like exclusively Jewish, because we saw like lots of people speaking Hebrew or Yiddish. Hebrew, yeah. It's very diverse, but this street is really like heavy Orthodox. Tam jest downtown, ale tylko downtown tej dzielnicy, jak nam powiedzieli. A tam jest downtown samego Toronto, ale jest tak daleko, że ledwo co go widać. Każda dzielnia tu dosłownie ma takie miejsce bardziej centralne. Tutaj są supermarkety. Nasz ziomek bardzo lubi pić wino, tutaj ma kilka butelek i składać rzeczy z klocków Lego. I tu ma różne rzeczy, budynki. On w ogóle zbiera magnesy, ma więcej magnesów niż nawet my nazbieraliśmy we wszystkich swoich podróżach. I tam jest łazienka i w łazience też mieliśmy tutaj problem. Wydaje mi się, że wszędzie chyba w Kanadzie tak jest, że na przykład z kranem, na początku próbowałem to kręcić jakoś tak, a tu się kręci do góry. I w łazience jest to samo, co w pierwszej miejscówce, w której się zatrzymaliśmy. To znaczy, żeby odkręcić wodę, żeby w ogóle włączyć prysznic, to trzeba to jakby pociągnąć do góry, tak przeciągnąć, tak już to zostaje. I potem to przeciągasz trochę o tą stronę, wtedy leci zimna, a jak chcesz ciepłą, to musisz całą długość przekręcić to tak. I jak to przekręcisz, to też od razu stąd tryska woda. No i oczywiście już raz się polałem taką lodowatą wodą od razu, bo nie mogłem się nigdzie przed tym schować. I ta chata kosztuje 1500 dolarów kanadyjskich za miesiąc. I Andrew nam mówił, że w sumie to jest dosyć tanio, bo jakby chciał mieszkać w centrum Toronto, to byłoby to dużo, dużo więcej. You work in a hospital? No, in a retirement home. By the way, this is the first time you bought Polish sausages? No, or? I always, every month I have, I love it, yeah. Mm-hmm. And this brand is really good too. Wait, so you cook the rice here? Yeah, it's a rice cooker. So Filipino breakfast would be rice and Any sausages, we have our own sausages. I wish I have, but like I don't have stock. How many years ago you came from the Philippines? 12. And do you have like some Filipino community here? North of here. But would you say this neighborhood is more Jewish or more Filipino? In this area, Jewish. Uh-huh. But you could see a lot of Filipinos too. Uh-huh. If you're taking the bus around the time, like from 7, you will see tons of Filipino students and kids and like people like me. And czyli tak, ryż, kiełbaski, jajecznica, wszystkie te rzeczy. Alex told me when you went to 7-Eleven, yeah, there's no wine or beers, right? So this is LCBO. Especially in Ontario, this is only the place where you can get wine, liquor, gin, beer. Seriously? So, for example, yeah, you go to Walmart and there's no alcohol, but it's open 24/7? No, until 9 p.m. Until 9? All right. So it's not that easy to get booze in Canada, right? No i zdarzyło się, znaleźliśmy też polskie piwka i w sumie kosztują 3,25 dolarów, 3,20, około 3 dolarów. Wyszliśmy z supermarketu i najbardziej mnie chyba zaciekawiło, bo nie udało mi się już tego nagrać, bo pani mi opieprzyła za nagrywanie, że jest tam cały dział z winem koszernym. Niesamowita jest ta okolica. Nasz ziomek tutaj pokazuje, że tutaj sklep z koszernym jedzeniem, tutaj też z koszernym jedzeniem, ale z drugiej strony mówi, no dobra, ale chodźcie kawałek dalej, bo tutaj więcej jest sklepów właśnie żydowskich, a dwie ulice dalej z kolei jest więcej właśnie filipińskich. A tu jest synagoga tuż obok stacji benzynowych. W ogóle bym nawet jej nie zauważył, gdyby nam ziomek nie powiedział. Yeah, so this is a typical Filipino dish. That's a pork. That's a little bit spicy from the Bicol region. Bardzo się ciekawie się obserwuje, jak nasz ziomek tutaj rozmawia z ludźmi pracujących w tej knajpie, bo na Filipinach ogólnie jest tak, że jakby jest ten język Tagalog, ale i tak w wielu miejscowościach są różne inne języki, które nie są jakby podobne do Tagalog, a i tak Filipińczycy nie znają często niektórzy jakoś super tego języka Tagalog, a w szkole mają angielski, więc bardzo często właśnie z tego względu Filipińczycy super mówią po angielsku, mają taką różnorodność w swoim kraju. No ale Tagalog spora część też zna. But you think like the Jewish people here, they are not eager to have a conversation? Is it like because we're carrying a camera, you think, or it's always like that? Well, me, it's normal to me. I talk to them all the time. Uh-huh. Because like I'm employed, like I work with Jewish people. Oh, yeah, you said that the But Filipinos here that are like doctors or nurses, they work mostly with Jewish people. Yeah, yeah. Nursing assistant like me. Like. And why is that in the Philippines, like working in healthcare is so popular? Yeah, because like it will give us a better future if you go abroad. And to be in a healthcare, it's the fastest way to go abroad. Uh-huh. Yeah. See, they speak. I cannot understand that, but they're Filipino. But you think they spoke Tagalog as well? Yeah, yeah. Are there like many Filipinos that speak their original language, English, but they don't speak Tagalog? Are there many people like that? There is like that, yeah. Yeah, when they send money back home, so this is the remittance paper from the Philippines, but they're all English. I don't think like in my generation really
read Tagalog? No, I think it's English. I grew up with English. I mean, like, the newspapers and everything are textbooks. Trafiliśmy na takie miejsce, że praktycznie są tu sami Filipińczycy. Wzięliśmy trochę jedzenia i podchodzi do mnie kobieta i mówi, że pyta się nas, czy jesteśmy blogerami. Ja się przestraszyłem, myślałem, że zaraz powie, że mamy schować kamery czy coś. Ona powiedziała, że skoro nagrywacie, to macie tutaj jedzenie za darmo. Zaraz wam przyniesiemy trochę więcej. Oh my god, that's for us? Wow. Well, that's insane. Everyone here is Filipino, right? And most people here that are like, you think they are Filipinos that were born in Canada or some immigrated? Some from Philippines as well, so they work in here, uh-huh. And then they bring the family with them. And then some of them also like married with a group, like Filipino and a Canadian. So some of my friends, there are a lot of people coming in, not only Filipino. You also have like some Jewish guests as well, because it's also a Jewish neighborhood a bit. Yes, and they love the barbecues outside. Oh, what's the name of the restaurant? It's Kabalan. Kabalan, what does it mean? It means kababayan. It's in Tagalog. In Tagalog, it means people were like together. Like, I mean, people loves gathering. And most people that are staying here, they speak between themselves Tagalog or English now? It's mostly some of them Philippine, like Filipino Tagalog, some of them English. English. That's okay. Why you hear me earlier talking to one of the associates, like, it's mixed. And the language from your place? How is it called? Iligaynon. I came from Iloilo City. Akimi, I'm from Visayas. So the languages you speak in different... Different. The same food. We love rice. Rice is life. Yeah, all right. Po obiedzie w filipińskiej restauracji spędzamy jeszcze trochę czasu z naszym hostem. Każdy tu ma jakiś akcent. Każdy skądś przyjechał. To ciekawe zdanie, jakie zapamiętaliśmy z tego wieczoru. Następnego dnia chcemy jeszcze raz spojrzeć na miasto. Wybieramy się na wyspę na jeziorze Ontario, z której rozciąga się panorama na Toronto. Tym razem również nie będziemy sami. Dołączy do nas Ela. Welcome to Paradise. So could you tell us like what is this place? Because I saw it like on the map and I thought it was just like a random small island where you would just go to take a picture of Toronto. But no. It's something more than that, right? It's a combination of like a huge park and also a small community. So a lot of people actually live here. Can I come here and stay for the night like in a hotel? No, there's no hotels. You have to leave with the last ferry. But if you don't, it's like illegal or what? It's technically illegal, you're not supposed to be here. But I do know of some people who have stayed overnight and have had a party. And is it like an expensive neighborhood, you would say, to live here? I think so, yeah. But you cannot like buy a house here. I think it's a pretty enclosed community and they try to keep the houses within the family. So it's very rare that a house will actually really be up for sale for you to buy. We've been here in Toronto for like 4 days and so far we've discovered that there are so many communities here that are pretty closed, I would say. Yeah. And the neighborhood that you're living in is the same as well? No, mine is, I guess, kind of more big city feeling. Uh-huh. There's a lot of different cultures kind of mixed in, but most of us will all kind of more speak English. And we're pretty open to visitors. It feels kind of just normal. Oh. Look at that. So I think you just leave stuff here that you don't want and people can just grab it. Whoa. Well, that's just understand. The purpose of this pantry is to help island community members meet their daily needs. And there's food inside there's food. As well. You can take it for free. But you should probably leave something as well, right? Oh, and there's books as well. There's DVDs here. And CDs as well. Ale czuliśmy, jak przyszliśmy tutaj w ogóle, że ta wspólnota na tej wyspie jest dość specyficzna, bo kobieta przyjechała na rowerze i powiedziała nam dzień dobry, gdzie dosłownie kawałek dalej w centrum Toronto w życiu coś takiego by się nie wydarzyło. Out of your friends, how many of those they have the Canadian citizenship? Oh, I would say maybe half. Because half of my friends are also born here and half of them immigrated here. And is it difficult to get Canadian citizenship? It seems like it's a really long and arduous process, yes. And the exam they have to take to become a Canadian, I don't know most of the answers to them. They become more Canadian than I am. There's a language test, there's also a history test. You get tested on how like how our government works. And the people that are born here, let's say from the parents that came here, would you say most of them they consider themselves Canadian? I'm very westernized. I would consider myself Canadian. Chicha. Według premiera Justina Trudeau, Kanada to pierwsze na świecie społeczeństwo postnarodowe. Eksperyment kulturowy, który dzieje się na naszych oczach i może nas wszystkich sporo nauczyć. Według szacunku do 2036 roku 30% populacji całej Kanady mają stanowić imigranci. Dla porównania w 2011 współczynnik ten wynosił 20%. Jednak czy każdy region tego kraju tak wygląda? Przekonamy się w kolejnych odcinkach. Seria z Kanady powstaje w znacznej mierze dzięki patronom kanału. W ramach wdzięczności za wsparcie od czasu do czasu publikujemy dodatkowe materiały na Patronite.
Dzisiaj pojawił się tam odcinek pod tytułem São Paulo, miasto bezdomnych. To ciekawa, nigdzie wcześniej nie publikowana opowieść o największej metropolii Ameryki Południowej. Jeśli podobają się Wam nasze treści i chcecie przyczynić się do ich powstawania, zachęcamy do rozważenia wsparcia na Patronite. Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. Dziękujemy i do usłyszenia.